są odcinki co rocznicę, a to ma do siebie, że odcinki nie pojawiają się cyklicznie co sobotę, co niedzielę, czy co inny dzień tygodnia. Jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, chcesz go także obejrzeć jako jeden z pierwszych, zasubskrybuj mój kanał. Możesz także zaobserwować mnie na Twitterze, gdzie będę wrzucał tweety dotyczące bitew, wojen i tym podobnych, które nie zasługują może na kolejny odcinek, ale zasługują na uwagę. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się II wojnie Zatoce Perskiej, która rozpoczęła się 20 marca 2003 roku, czyli 11 lat temu. Po zamachach z 11 września Amerykanie wypowiedzieli wojnę terroryzmowi. Jednym z powodów, na które USA uderzyły na Irak, było właśnie domniemane sponsorowanie przez Saddama Husseina Al-Kaidy. Dodatkowo w Iraku były łamane prawa człowieka oraz domniemano, że Irak nadal produkuje broń masowego rażenia. W rezolucji ONZ nr 1441 widniał zapis, że jeżeli Irak nie zrezygnuje z broni masowego rażenia, czekają ją poważne konsekwencje. Właśnie na tym zapisie George Bush opierał się i postanowił zaatakować Irak. 20 marca o 2:30 bombowce F-117 Nighthawk zbombardowały część Bagdadu, gdzie miał ukrywać się Saddam Hussein. 2:30 to nieprzypadkowa pora, bo wtedy wygasło 48-godzinne ultimatum, które polegało na tym, żeby Saddam Hussein wraz z swoimi dwoma synami się poddał. Operacja lądowa została deka opóźniona z tego względu, że obawiano się, że Saddam Hussein znowu podpali irackie pola naftowe. W tym celu amerykańskie, brytyjskie, australijskie i polskie jednostki specjalne opanowały pola naftowe. To wtedy Grom dowiódł swojego profesjonalizmu. Między innymi współpracował z SEALsami i zdobył u nich bardzo duże uznanie, o czym później podkreślał Chris Kyle, czyli najskuteczniejszy snajper w historii USA. Wieczorem, około godziny 20, wojska koalicji zaatakowały Irak od strony Kuwejtu, czyli z południa. Początkowo plan zakładał, żeby zaatakować z południa i z północy, jednak Turcja nie wyraziła zgody na wykorzystanie swojego terytorium jako bazy. W wojnie brało udział około 245 tysięcy Amerykanów, 45 tysięcy Brytyjczyków, 2 tysiące Australijczyków oraz około 200 Polaków. Siły irackie to około 300-tysięczna regularna armia, około 70 tysięcy Gwardii Republikańskiej oraz 40 tysięcy fedeinów Saddama, czyli słabo uzbrojone oddziały, jednak bardzo zmotywowane do walki. W przeciwieństwie do pierwszej wojny w Zatoce Perskiej nie było podziału na fazę operacji lotniczą i lądową, tylko od razu współpracująca lotnictwo i armia lądowa wkroczyły do Iraku. Plan zakładał, żeby omijać główne punkty oporu wroga i jechać prosto na Bagdad, zajmując tylko najpotrzebniejsze miasta po drodze. W pierwszych dniach wojny wojska amerykańskie potrafiły wedrzeć się na kilkadziesiąt kilometrów w głąb Iraku dziennie. Główne miasta, które zaatakowano, to tylko były miasta Basra oraz Nasiriya. W pierwszym tygodniu walk Saddam Hussein oraz wszyscy kapłani iraccy wzywali do świętej wojny, czyli dżihadu, wymierzonego do stosunku do amerykańskich wojsk. Po 15 dniach walk Amerykanie znaleźli się na 10 km pod Bagdadem. Po 3 tygodniach od momentu rozpoczęcia wojny szczelnie otoczyli Bagdad. Wpierw zakładali, że będą szturmować ulicę po ulicy, ale wpierw wysłano batalion składający się z 30 czołgów. Czołgi te bez problemu wdarły się na kilka kilometrów w głąb Bagdadu, a jedyne wojsko, które stawiło jej opór, to byli fedeini, których jedyną bronią w stosunku do czołgów to były samobójcze ataki. Cały pierścień ruszył z miejsca i tak bez problemu także opanował Bagdad. Tak szybkie zajęcie Bagdadu ograniczyło straty w ludziach, gdyż wojska irackie po upadku stolicy masowo dezerterowały oraz poddawały się Amerykanom. Straty wojsk koalicji to około 300 zabitych i 1000 rannych. Straty irackie bardzo trudno oszacować. Przyjmuje się, że zginęło około 30 tysięcy irackich żołnierzy
oraz 20 kilka tysięcy cywilów. Siły koalicji ponownie odniosły sukces w walce z Irakijczykami. Jednak w późniejszych miesiącach zapanowało w bardzo dużej części Iraku bezprawie oraz chaos. Wykradziono bardzo wiele cennych eksponatów muzeów i tym podobnych. Dopiero później Amerykanom udało się ustabilizować Irak i przeprowadzić demokratyczne wybory. Co do Saddama Husajna, został on schwytany, wydany przed sąd i sąd zdecydował o wyroku karze śmierci. Synowie Saddama Husajna zginęli w lipcu 2003 roku w wyniku rajdu 101 powietrzno-desantowej dywizji spadochroniarskiej USA. Dzisiaj druga wojna w Zatoce Perskiej bardzo podważana jest ze względu prawnego, z tego względu, że rezolucja ONZ powinna być osobna dotycząca użycia siły. Jednak państwa takie jak Francja, Rosja czy Chiny nie wyraziłyby za nic zgody na taki ruch ze względu na interesy z Saddamem Husajnem. Także duże kontrowersje budzi posiadanie broni masowego rażenia przez Irak. Faktycznie nie było tam broni jądrowej, bo nie było tam jej nigdy. Nikt o broni jądrowej nigdy nie mówił. Jednak była tam broń chemiczna, czego dowodem jest m.in. zamach 16 maja 2003 roku, kiedy to użyto pocisku artyleryjskiego, który zawierał gaz musztardowy oraz sarin, a gaz musztardowy i sarin raczej nie kupuje się w ogrodniczo albo w innym sklepie. Natomiast co do powiązania Iraku z Al-Kaidą raczej nikt nie ma większych wątpliwości. Późniejsza stabilizacja Iraku, jak wspominałem, była bardzo ciężka. Powstały organizacje terrorystyczne, jak Armia Mahdiego, która liczyła 50 tysięcy bojowników, które destabilizowały działania rządu oraz Amerykanów. Wszyscy bojownicy, którzy brali udział w destabilizacji Iraku po wojnie, to byli dżihadyści, czyli osoby, które kierowały się nienawiścią do Amerykanów, a nie kierowały się dobrem dla Iraku. Jednak dzisiaj coraz mniej słyszymy o zamachach terrorystycznych w Bagdadzie czy w innych częściach Iraku. I słyszymy raczej, że wojska amerykańskie się wycofują z Iraku, nawet pozostawiając tam swój sprzęt. Jeżeli ktoś jeszcze do końca nie jest przekonany o zasadności drugiej wojny w Zatoce Perskiej, odsyłam do opisu, gdzie podaję dwa linki. Jeden do artykułu Gazety Wyborczej o broni masowego rażenia w Iraku znalezioną przez polską armię, a drugi do artykułu z serwisu Polish Aliet, który wyjaśnia 10 mitów dotyczących wojny w Iraku. A ja się z Wami tymczasem żegnam i do następnego odcinka. Cześć!